Rozgrywki futsalowe powróciły do Chrzanowskiej Hali Sportowej i w poniedziałek rozegrano pierwszą kolejkę Magic Sport Ligi Futsalu. W tej edycji do rywalizacji zgłosiło się 11 zespołów z Chrzanowa i okolic, które przez najbliższe miesiące będą rywalizować o mistrzostwo i o kazały puchar. W pierwszym meczu kolejki Solidex zmierzył się z Megalo. Trzeci zespół poprzedniego sezonu doskonale wszedł w to spotkanie. W trzeciej minucie Patryk Nędzan mocnym strzałem otworzył wynik dla Megalo. Chwilę później Szymon Knapik podwyższył na 2-0. Solidex próbował rozgrywać i atakować, ale to Megalo strzelało. W szóstej minucie na 3-0 podwyższył Dariusz Wilczek. Solidex rzucił się do ataku, ale piłka po ich strzałach nie mogła znaleźć drogi do bramki przeciwników. W 11 minucie Łukasz Wierzba przejął piłkę i po szybkim kontrataku podwyższył na 4-0. Tuż przed przerwą Solidex jeszcze się przełamał, gdy Dariusz Wilczak trafił na 1-4. Po zmianie stron Łukasz Wierzba podwyższył na 5-1 i gdy wydawało się, że w tym spotkaniu już niewiele się zmieni, Solidex zaatakował. W 28 minucie po trafieniach Dariusza Witczaka i Konrada Patyka zrobiło się 3-5. Ale to nie był koniec emocji w tym spotkaniu. W 29 minucie Jakub Żegleń trafił po raz czwarty dla Solidexu, a w 30 minucie wyrównał Mateusz Węgorek. Megalo jeszcze powróciło na prowadzenie za sprawą trafienia Patryka Nędzy, ale końcówka należała już do Solidexu. W 38 minucie po rzucie karnym Solidex wyrównał, a tuż przed końcem kolejny taki stały fragment wykorzystał Dariusz Witczak, dając prowadzenie Solidexowi 7-6. Wydaje mi się, że pokazaliśmy charakter w tym meczu i przede wszystkim gdzieś tam siłę, naszą młodość, co jest naszym dużym atutem i po prostu walczyliśmy do końca, udało się strzelić parę bramek. Wydaje mi się, że pierwsza połowa nie obrazywała dobrze tego, co co działo się na boisku. Ponieważ, że tak powiem, my graliśmy w piłkę, oni strzelali, dostaliśmy 4 bramki z kontry, schodziliśmy na przerwę z wynikiem 5-1 i wszystkim na hali mogłoby się wydawać, że jest po meczu, ale pokazaliśmy pazur. Jesteśmy taką mieszanką bardziej stylu takiego boiskowego niż halowego, tutaj z halą mało osób ma związane coś, gdzieś to wydaje mi się, że przez to taki kombinacyjny styl, że tak próbujemy wszystkiego. Całe szczęście, że się udało. Najważniejsze 3 punkty i dobry start ligi. Bardzo się cieszymy, ponieważ w tamtym roku gdzieś też występowaliśmy w tej lidze i zaczęliśmy bardzo słabo, po czym mieliśmy pasę resztę zwycięstw, ponieważ zaczęliśmy 5 porażkami i do końca sezonu wygrywaliśmy wszystkie mecze. Cieszy to, że właśnie wygraliśmy pierwszy mecz i mam nadzieję, że podtrzymamy tą pasę. W drugim meczu tej kolejki Zagórzanka Zagórze mierzyła się z Krysbudem. Od pierwszych minut to Krysbud dominował i po chwili prowadził już 2-0 po trafieniach Pawła Piskorza i Mateusza Skotnicznego. Zagórzanka też miała swoje okazje, ale brakowało wykończenia. W 10 minucie pierwszą bramkę dla zespołu z Zagórza zdobył Paweł Bogacz. W drugiej połowie Zagórzanka wykorzystała okres słabszej gry zawodników Krysbudu i doprowadziła do wyrównania. Stracona bramka podrażniła zespół z Trzebini, który rzucił się do ataku. W 34 minucie Paweł Piskorz wyprowadził swój zespół na prowadzenie, a w 39 minucie wynik na 4-2 dla Krysbudu ustalił strzałem z własnej połowy Michał Cząstka. Tak chcieliśmy, po prostu odpuściliśmy troszkę, żeby mecz był wyrównany. Plan był w końcówce nacisnąć, wygraliśmy, no i jedziemy dalej. Ważne 3 punkty, na razie się bawimy. Każdy mecz chcemy wygrać, premię za mecze wziąć i tyle, tak. Myślę, że to nie tylko w tym meczu, myślę, że przez całą ligę będę wiodącym zawodnikiem. No zobaczymy, oby wpadały, bo strzałów było dużo, nie chciało wpaść, ale zobaczymy, oby się to poprawiło. W pozostałych spotkaniach tej kolejki Protektor wygrał z Bodypakiem 8-2, zaś MKS Trzebinia U20 przegrała z Domowe 1-3. Rozgrywki dobrze rozpoczął obrońca tytułu Wygiełzów, który pokonał po zaciętym pojedynku Słodki Stół 6-4. W poniedziałek rozgrywki zainaugurowała także Młoda Liga, w której przez najbliższe miesiące będzie rywalizować 11 zespołów. W pierwszej kolejce LKS Gang pokonał Promyk Bolęcin 5-1, Kuce przegrały z MKS-em Trzebinia 2004-1 2-4, Fablok U16 pokonał MKS Trzebinia 2004-2 4-1, Magic Sport wygrał z Solidexem Junior 6-3, zaś MKS Trzebinia JS rozbiła drużynę Buła i Spuła 20-0.